Szanowni Państwo, musicie to po prostu zobaczyć. Ja już jestem po programie i myślę, że będzie niezły ubaw. Zapraszam. Cudownie, zagrajmy wersję taką, że nie jest po programie, prawda? Aha, bo to bo nie może być przed. No to dobrze, że jestem po programie, wiem co będzie. Naprawdę nie trzeba, naprawdę nie trzeba, naprawdę. Witam was jak zwykle w niedzielę w Polsacie. Słuchajcie, no dzisiaj to jest nie lada wyzwanie, bo mój dzisiejszy gość tak naprawdę co tydzień generuje taką oglądalność, że bije na łeb, na szyję. Małysza niestety, Whitney Houston niestety. Wstyd i hańba, zboczenie jakieś telewizyjne czy co? Prosto z serialu M jak miłość. Moim zdaniem najbardziej wdzięczna, obok mojej narzeczonej, postać tego serialu, obok mojej narzeczonej. Dwa razy już powiedziałem, Aniu. Kasia Cichopek, wielkie brawo! Panowie, panowie! Tak, Kasia Cichopek! Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Bardzo proszę. Panowie! Kasia, powiedz mi, jak się czuje kobieta, która ma świadomość, że wychodzi trzy razy w tygodniu, znaczy prezentuje swój talent trzy razy w tygodniu, jeżeli dobrze kojarzy, w telewizji ogląda ją co czwarty Polak. To krępujące chyba. Bo masz świadomość, że zaczyna się ten wasz serial M jak miłość i co czwarta Polka rzuca dzieci, męża, jedzenie, kuchnię. Ja to chyba jest bardzo miłe, ale nie rzuca tego tylko, żeby zobaczyć mnie. No, ale ciebie także. No, mnie także, choć nie jestem w każdym odcinku i nie trzy razy w tygodniu, bo czasami wypadają mecze. M jak mecze. M jak jakiś misunderstanding. Totally misunderstanding. Misunderstanding. Jak będzie po niemiecku? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Miałam dokładnie myśli tak jak są. Scheiße. Biorąc pod uwagę stan polskiej piłki, to ja wolę oglądać M jak miłość. Szczególnie, że znalazłem... Kasia, przecież wiesz, że cię uwielbiam. Ty jesteś best friend of my dziewczyna. Come on, Val. Ja cię tutaj keine Grenze, nicht schießen, nie skrzywdzę. Bo chciałem powiedzieć, że Kasia podobno perfekcyjnie niemiecki, tak? Nie, angielski. Ale niemiecki nie? No niemiecki gorzej, zdecydowanie. Naprawdę? Naprawdę. Ale zaraz mam tutaj dać ci taką małą niespodziankę po niemiecku. O nie, nie po niemiecku. Po niemiecku? Po angielsku. Ja, po niemiecku. Te filmy, co ja oglądam, one są po niemiecku. Tam są krótkie dialogi, czasami źle widać, ale akcja się posuwa. Do przodu. Jak u was? Kasia, mein Liebe. Albo od tyłu, poprzedzam. Mamma mia! Pani Cichopkowa, to ona powiedziała. Mama to będzie oglądała. Nie płacz. Od tyłu to nie grzech. Słuchaj, ty jesteś osobą, która budzi niezwykłą sympatię. Nie będę tego ukrywał. Myślę, że widzowie też dlatego lubią wątek z twoim udziałem. Ale ja znalazłem w wywiadach z tobą, których udzielasz z racji popularności serialu coraz więcej, na przykład takie zdanie. Odważne. Lubię grać sceny erotyczne, bo to taka mała zdrada na legalu. Będzie to tak ze mną chodzić teraz? No, Kasia, no to jest twoje wyznanie, ja tego nie wymyśliłem. Tak, ale to jest... Umówmy się tak, jeśli ktoś się mnie pyta na przykład, czy ja lubię całować się z moim partnerem filmowym. To co ty odpowiadasz? No, to jest mój partner filmowy, bardzo go lubię, przyjaźnijmy się. Ale poczekaj, naprawdę, przecież ty... Jesteś tak śmieszny. Przepraszam, wiesz, ale jestem tak pobudliwy, wiesz. Nie, ale poczekaj. Tak poważnie. To jest duża odwaga wyznać, że lubisz, że ci to sprawia przyjemność na planie, bo większość aktorek mówi, moje ciało jest moim narzędziem. No to ciekawe sformułowanie. No. Ja mam to szczęście, że gram z ludźmi, których bardzo lubię. I to jest dla mnie bardzo...
miłe, że jesteśmy tam wszyscy razem. Traktujmy to bardzo zawodowo. Na pewno nie ma tam między nami jakiejś chemii czy czegoś takiego. Mamy to napisane, mamy to zrobić i to robimy. A jak któregoś dnia Ilona Lepkowska napisze, że bliźniak może się posunąć dalej? No już nie raz chyba tak napisała, ale akurat wtedy jest wyciemnienie. Wyciemnienie? Tak. Czyli sobie wtedy ekipa ogląda? Albo i nie. Czyli tak naprawdę to realizujesz zalecenia pani reżyser? Tak. Z przyjemnością? Tak. Wielką? Z przyjemnością. Tak. Dobrze, a powiedz mi, Kasia, a ty oglądasz siebie? Czasami oglądam. To wtedy, kiedy jestem w domu albo jak jest jakaś scena, którą naprawdę chcę zobaczyć, bo mieliśmy jakiś tam swój zamysł, reżyser miał inny, przeforsowaliśmy coś tam, jestem ciekawa, którą wersję wybiorą, więc dlatego oglądam. No ale co oglądasz na przykład? Czy oglądasz te sceny takie, powiedzmy, zmysłowe, czy nie? Czy raczej się wtedy krępujesz? Nie, no dlaczego mam się krępować? No w końcu to jestem ja i nie rozumiem. A to jest ten drugi? A to jest obok mnie również człowiek, no i czego tu się wstydzić? No właśnie, czego tu się wstydzić? Czy ja się tam rozbieram? Nie wiem, czy ja robię jakieś... No właśnie, o tym chciałem porozmawiać. Rzeczy. Kasia, ile ty masz lat? Ciebie jeszcze można pytać o wiek. A dlaczego? Jestem kobietą. Jesteś przed 30? Jestem. Przed 40 jesteś? Jestem. Przed 50? Jestem. Młodziutka jesteś jeszcze. Kasia, bo tam są... Wy pokazujecie świat młodych ludzi. Mhm. Ale wy nie mówicie językiem młodych ludzi. Nie masz takiego wrażenia, że bierzesz udział w takim matriksie, takiej rzeczywistości, której nie ma. Ty tam mówisz tak, och... Wydaje mi się, że się wygłupiłem. Bynajmniej twoje wygłupy nie były takie szalone. Och Boże, jak mi szajba odbiła. No, wy rozmawiacie jest, tak... Tak, my to nazywamy, że to jest nasza Biblia. I my staramy się za każdym razem wtrącić coś swojego. To samo słowo zastąpić innym, bardziej młodzieżowym. Nie zawsze nam to wychodzi. Niemniej jednak staramy się. I może to nadaje trochę świeżości temu naszemu wątkowi i tak dalej. No czasami to, co my zaproponujemy, no to reżyser stwierdza... Od razu, nie ma mowy. A na przykład mowy. Jakbyś powiedziała tak, Paweł, jak ma na imię twój chłopak? Piotrek. Piotrek, było zajebiście z tobą. No to nie, to słowo by nie przeszło. Bo 11 milionów ludzi zrobiłoby... O! Nie, no nie. To nie chodzi o przecież to, my dlaczego, tak nie mówimy. Ale to nie chodzi o to, żeby powielać wzorce, które są w życiu codziennym i z którymi możemy się zetknąć, tylko coś przekazać innego. Dlaczego mamy nie uczyć Polaków ładnie się wysławiać? Ja uważam, że to jest sztuka. I pięknie jest słuchać kogoś, kto... Nie ma jakichś epitetów w swoim zdaniu, jakichś dziwnych przerwników, stawek i tak dalej. Pijesz do mnie coś? Jeśli zrozumiałeś to, o czym powiedziałam, to powiedziałam o przecinkach i epitetach, a nie o gwarze właśnie. Lub czymś innym. Kasia, gwara również jest piękna. Bo widzisz, ja na przykład obejrzałem ostatnio 2 czy 3 odcinki i zrobiłem sobie taki dialog. Chciałbym, żebyśmy go zagrali, bo to jest dialog typowy dla M jak miłość. Słuchaj, zobaczymy czy młodzież, która tu jest na sali, ty jesteś Kasia, jestem Kuba, dobra? Dobrze. To jest absolutnie, to są najbardziej typowe zdania z waszego serialu. Zagrajmy, często się pojawia taki zwrot drewniane aktorstwo. W przypadku niektórych seriali, nie mówię, że w przypadku twoim. Co to znaczy drewniane aktorstwo? Jak to rozumiesz? Że ktoś po prostu jest sztuczny i nienaturalny. I że te słowa przechodzą mu bardzo, nie przechodzą mu przez usta. Czyli jest taki, o Boże, jaki jestem dzisiaj szalony. Właśnie. To jest ta, tak? Albo och, och, coś mi uczyniłaś, niedobra, niedobra. No, no, no. To jest drewniane aktorstwo? To zagrajmy to drewnianym aktorstwem. Drewnianym, dobra. Uwaga, M jak miłość u Kuby Wojewódzkiego, M cię pierwsze, Kasia Cichobek, Kuba Wojewódzki. O, chyba zdam ten egzamin, wow. Ale czadowo. Co ty gadasz? Chyba ci odbiło? Zróbmy balangę, ja kupię wino. Siatkę win! No Kasia, ja widziałem u was w serialu i tak siedzi krąg ludzi i jedna butelka. Ściemnienie, a potem jest następne ujęcie, oni tak siedzą. Jedną butelką, pół liceum upiłaś. Ale jeszcze w międzyczasie było 7 scen oddzielających te 2 sceny. Równie dobrze Kamil mógł wyjść do sklepu, kupić kolejną butelkę. W tym serialu nie tylko trzeba... Aha, czyli wy wypiliście i posprzątaliście, i brać dosłownie tego, co tam jest napisane, tylko trzeba czasem pomyśleć. Że na przykład, aha, jest jakiś tam upływ czasu, 5 minut minęło, mogło coś się zdarzyć. Mogła zdjąć ten sweter, tudzież mogła, nie wiem, zdjąć buty. Rozumiesz? To nie... Czyli seks był bez swetra i bez butów. A ty tylko o seksie. Nie, bo mnie ciekawi ta najbardziej ludzka forma funkcjonowania w serialach. Powiedz mi, jaki był największy hardkorowy kadr, jeżeli chodzi o erotyzm serialu M jak miłość? Jesteś bardzo atrakcyjną kobietą, zmysłową. Ludzie na pewno chcą, żebyś krok po kroku się odsłaniała. Jak to wygląda? Leżycie w piżamkach i co? Ja miałam jedną taką scenę i ona dosyć była dla mnie trudna. No jak to dlatego, wyglądało? Że... Ja jestem na przykład Piotrek, no. Siedzę i patrzę zmysłowo.
Jeśli o mnie chodzi, ja nie miałam wtedy w ogóle biustonosza. Byłam zupełnie, można powiedzieć, do połowy naga. I to poszło? No i to poszło, tylko że to było tak pokazane, że pokazali moje plecy na przykład. Ale ja już no, się świnia w tym momencie... operator! Ale to jest 20 godzina. I zresztą ja bym się nie zgodziła na nic więcej. Poza tym... to było dla mnie trudne, bo jakby nie było, ekipa składa się z 30-40 osób. To są wspaniałe osoby. A sami faceci? Sami faceci. No nie, są kobiety również, ale zdecydowanie przewaga jest mężczyzn. I dla mnie ale czy to jest tak, że jak gracie tę scenę, to nagle pan od kabla zaczyna ciągnąć, tak patrzy, przechadza się, mikrofoniarz przychodzi, tak stoją? Nie, ja jestem skupiona wtedy na swojej roli i raczej nie zwracam na to uwagi. Bo gdybym zwracała i gdybym zwracała na to wszystko, co ludzie mówią o mnie, czy czytała różne rzeczy w internecie, to chyba dzisiaj bym nie mogła tu siedzieć normalnie i o tym rozmawiać. Nie, ale internet to jest ściek, to wiesz, to nie należy się tym przejmować. To w internecie piszą przeważnie ci, których rodzice nie przytulali, tylko pan od chóru, wiesz, i mają problemy. No. No, umówmy się, no. Dobrze? No, on chodził na chór, to wie. Czemu tak dziwnie dzisiaj mówi? Kasia, czyli rozumiem, że ten serial celowo ogranicza pewne aspekty życia imprezowego, języka młodych ludzi, życia erotycznego, żeby być ładniejszym. Żeby być ładniejszym i może, żeby trochę pokazać też... pozytywny wzorzec. Pozytywny wzorzec. Ja dostaję bardzo wiele listów i dzieci, i młodzież, i nawet dorośli do mnie piszą, że to jest fajnie, że jest taka osoba jak Kinga, która jest ciepła, która jest serdeczna, która jest przyjacielem prawdziwym, a nie tam jakoś za plecami robi swoje, która kocha męża, kłóci się z nim raz na jakiś czas, ale to jest bardzo ludzkie. I ja myślę, że to ludziom wiele daje i... Ale trochę inwencji twórczej, sam musisz, wiesz, wymyśleć jakiś... Żeby nie było tak słodko, ja bym chciał pokazać Kasię Cichopek trochę inaczej, bo ty jesteś tam naprawdę kreowana i jesteś chyba taką osobą w życiu, jaką miła, fajna, ciepła osoba. Bardzo. Ja bym chciał pokazać ciebie, że ty potrafisz być trochę rock'n'rollowa, bo ja wiem, że ty potrafisz grać na gitarze. O Boże. A ja przypadkowo mam gitarę, panietku! Bardzo prosimy. Jest piecyk, jest gitara tutaj. Dobrze. Kasia. Gdzieś ty to wyczytał. Kasia, ty grasz na gitarze. Bardzo proszę, Kasia Cichopek. Chcecie usłyszeć, jak Kasia gra rock'n'rolla? Chłopaki, podłączcie. Ja w życiu na czymś takim nie grałam. Kasia, osoba z serialu nie może kłamać. Ja to w ogóle udźwignę? Oczywiście. Czekaj na ręce, żebym ci... Dobrze, proszę, włóż. I zagraj coś takiego. Poczekaj, ja usiądę, żebym cię widział z daleka. Taki... Brawo, Kasia Cichopek! No co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Ja nie umiem grać na gitarze. To ja było wyczytałem... dawno temu, byłam w podstawówce i to nie było dawno, Kasia, wal, rock and roll, energia. Rozpisz tu, pokaż, że jesteś Marilyn Manson, dawaj. Merlin. Dodajmy Kasi energii, brawo! O, tu jest zespół, może ja zagram z nimi, albo może oni mi pomogą. Z DJ-ami, bardzo, jaki chcesz? Albo rytm? Może razem zagrajmy. Ja będę śpiewał. To ja będę, o zobacz, ja będę... Tu masz kostkę, ja będę chwyty. Dobra, ustać, a ty ale daj. Weź coś tego, wiesz. No, teraz ty. No. Ja mam uderzać? Tak. No uwaga. Dawaj. Zostań. Cicho, ja będę... Zostań, bo... Teraz my i my, no. Ta noc, to ona płacze deszczem. Zostań, bo... Teraz ty, jak nikt. Jak nikt. Przynosisz mi powietrze. Zostań, bo... Teraz ty. Ta noc. To ona... Rock and roll! Brawo, Kasia! Kostka! No widzisz, tak się przechodzi. Dobra, niech to stoi. Wyłączył się. Chodź, Kasia. Wielkie brawa dla Kasi. Mówcie dla nas The Who od dzisiaj. Czyli ty nie grałaś na gitarze wcześniej? Grałam, ale to było takie bardzo ogniskowe, bardzo takie harcerskie. Takie oazowe? Takie oazowe, tak, można to tak nazwać. Nigdy nie pchałam się w tym kierunku, bo wiem, że to nie jest moja dziedzina i nie jestem w tym dobra. Robię to... Co ty, kurczę, super była, prawda? Człowiek miał brawo, zobacz. Ty, Kasia, się zastanów. Twoja popularność plus moja charyzma, koncerty pełne. Na pewno widownie byśmy mieli. Oczywiście, żebyśmy mieli. I fakt miałby o czym pisać. A fakt z nimi. Kasiu, a ty chciałaś mieć... Ja czytałem o twoich desperackich próbach
pozyskania głosu takiego bardziej bluesowego. Tak, ja strasznie chciałam mieć bluesowy głos i niestety nie mam. Mam bardzo wysoki głos, który się nazywa sopran. A zawsze chciałam tak śpiewać bluesowo, jazzowo, z taką. A co to znaczy sopran? Bo ludzie nie wiedzą. Bardzo wysoki głos. A mogłabyś dać próbkę? No, próbkę. No. Ja, w ogóle, jak mnie wkurzysz, to wtedy zobaczą. Naprawdę? Dlatego, że jak ja się denerwuję, to głos idzie mi w górę. Ale jesteś brzydka. O Boże. Dobrze, powiem. Spałem z mroczkiem. Jak było? Nudy. Zasnął. No dobrze, nie, to nie mogę ci. Nie wiem, ale jak wróćmy ci do mojej chryzy. No właśnie, ale jaki masz, co to znaczy sopran? Zaprezentuj. O! To jest sopran? Jeszcze wyżej. O! Nie, no, to jest sopran. Jakbyś się spotkał z fachowcami, to byś wiedział, o czym mówię. Takich fachowców to ja się boję. Nie no, no dobrze, jak pracowałaś nad tym, żeby mieć ten bluesowy głos? Zazwyczaj siadałam w oknie z mokrą głową, i żeby mieć chrypę następnego dnia. I nawet kiedyś na planie zdarzyło mi się, że miałam zapalenie krtani. I wszyscy mi wtedy mówili, Kaśka, ale ty masz seksowny głos. Szkoda, że to trwało tylko 3 dni. A jaki miałaś? Jaki? Taki bardzo niski. Taki? Taki super seksowny. Powiedziałaś tak, dzień dobry, zapraszam na M jak miłość. Nie, ale miałam jeszcze taką fajną chrypę. Aha. I bardzo tak mówiłam wolno, bo miałam z tym problem. Super, to bardzo zmysłowe. To było bardzo zmysłowe. Niestety trwało tylko 3 dni. Ale śpiewasz coś zawodowo? Próbujesz? Nie. Ale śpiewałaś ostatnio, jak się spotkaliśmy na takiej miłej imprezie, śpiewałaś piosenkę Mafii. Ja bym cię bardzo poprosił o próbkę, ale takim bluesowym głosem. Spróbuj. Chcecie usłyszeć, jak Kasia śpiewa bluesowo? Ale jak mogę śpiewać dzisiaj bluesowo? Poczekaj. Ten nie bił brawa. Czemu ty nie bierz brawa? Nie chcesz, żeby Kasia śpiewała bluesowo? Chcę zaśpiewać ze mną. Uuuu. Siadaj, chodź. Nie. Zaśpiewamy. Co, z nim chcesz śpiewać? Tak. No dobra, chodź. Wygląda jak piasek, chodź, ale głupsze włosy. Znasz tą piosenkę? No. Ty weź tę rękę. Właśnie. Się rozluźnił. No, znam. Zostań, no, bo, no. Śpiewaj. Ja będę śpiewała rękę. Ja was wystartuję, dobra? Dobra. 5, 6... A, przecież on nie ma mikrofonu, poczekaj. To on będzie do mojego śpiewał. Dużo byś się do Kasi nie śpiewał, poczekaj. Śpiewaj! Ty lubisz chyba tak chłopców dotykać, co? Bo to już drugi. Przestań gadać, ja lubię chłopców dotykać! Dobra, to śpiewaj do Kasi mikrofonu, no. Ale tak, zamknij ale oczy. Wzrok tam. Ale pomożesz mi. No tak, no. 3, 4. Proszę, nie mów. Nie, no, sam dobrze, nie, dobrze, nie, no, ja refren zaśpiewam, ja cię 3, 4. Proszę, nie mów, muszę odejść, a dalej poleci. Jeszcze na nas czeka. Tak, ale śpiewajmy, no. 3, 4. Proszę, nie mów, muszę odejść, tyle jeszcze na nas czeka. Nawet jeśli to, co było, już nie wierzę ci, nawet jeśli dziś już nic, to nic nie znaczy, zostań, bo ta noc, no, to ona płacze. Dobra, zapalniczkę. Wiesz co? Nie zostawaj, idź sobie. Dziękujemy, wielkie brawa. Jak mnie jeszcze raz przyjdziesz na program, to zobaczysz. Załatwione. Patrz, no, jaka ta młodzież. Czyli rozumiem, Kasia, że wracając do tej próby nieudanej, nie chcesz być wokalistką. Nie, bo to nie jest moja dziedzina. Okej. Okay. A kiedyś twoją dziedziną był taniec? Cały czas jest. Świetnie tańczysz? No, czy tak świetnie, to już to nie, nie oceniasz. Na mnie mówią sprężynka. Tak? Naprawdę, nóżki po prostu mi tak chodzą, że... Ale powiedziałaś kiedyś takie bardzo ryzykowne zdanie. Ja bym miał tutaj prośbę do Adamusa. Adamus, przygotuj jakiś taki podział, ale totalnie szatański. A, bo Kasia powiedziała kiedyś, że potrafisz tańczyć do wszystkiego. Że potrafisz się znaleźć w każdej muzyce. Ale ty dosłownie czytasz. No bo ja czytam, jak napisane jest, nie? To patrzę, że napisane, to czytam. Ale jak jesteś sprężynka, to chodź, zatańczymy razem. Naprawdę? Tak. Adamus, coś takiego siarczystego. Moi drodzy, waszym i moim gościem była Kinga, tak? Dobrze mówię? Kinga z serialu, Kinga. Kinga. Ale wolę, żebyś powiedział, gościem programu była Katarzyna Cichopek. Toś raz powiedz mi, jak? Dlatego, że... Gościem programu była Katarzyna Cichopek. Kasia, mam dla ciebie koszul. Słuchaj, czy ty możesz... Słuchaj, wyobraź sobie scenę łóżkową z Mroczkiem. On cię odwraca na plecy, a ty masz ciach. A Mroczek mówi, wow, ale antykoncepcja. Mucha przychodzi od razu. Nie, ale możesz chodzić w takiej koszulce? No, jakbyś zagrała taką scenę. Tak byś się przemazała tylko. Powiedziałbyś, mój ty Mroczusiu, nie mam co na siebie włożyć. Ja teraz gram w
w serialu. Nie wiem, czy mogę teraz o tym możesz, powiedzieć. Możesz, oczywiście. Jeszcze dobra będzie. Niech ona tak leży. O. Taki, o. Dobra, twój rozmiar. Mój rozmiar. Naprawdę, no. W filmie będzie idealnie. Idealna będzie. Tutaj nikt, tylko... nikt mnie nie pomyli. No, no i co? I co grasz teraz? Że mam do czynienia tam w telewizji, prowadzę jakiś program czy coś takiego, więc wiesz, może się przemarzę. Naprawdę grasz a tutaj, żeby każdy sprawdził sobie wzrok. To jest napisane, zyskuje przy bliższym poznaniu. Umiesz ty czytać po polskiemu jeszcze? Dobrze, Adamusie, masz coś przygotowane? No to dobrze, teraz na pożegnanie Kasia Cichopek pokaże, jak sobie radzi z bardzo dziwną muzyką. Wielkie oklaski! I mi to możesz, mój drogi. Dobrze, no. Ale tu, nie, nie, najpierw tu. Nie, nie, poczekaj, najpierw tu. Tu? No. Został? Och, to jest reggae. No, no proszę. I to jest taniec? A to wiesz. Pomyliłeś kluby, słuchaj, bo też taką rurkę trzeba by. Rurkę, no. No. Ron! Ron! Musimy się umówić na jakąś imprezę, słuchaj. Ale trochę inwencji twórczej, sam musisz, wiesz, wymyśleć jakieś kluby. A gdzie ten kaloryfer? To jest ten twój taniec? Kasia Cichopek, wielkie brawa! Bardzo dziękuję, Kasia. Zapraszam na górę. Wielkie brawa! Pisał pierwszą piosenkę, którą ja prywatnie słyszałem, piosenkę o ławce. Kiedy siedział pod blokiem, teraz chce, a właściwie nie chce, żeby tacy młodzi jak wy, jak ja, pod blokiem siedzieli i marnieli. Dlatego podobno założył fundację. Fundację Spoko Dzieciak. Czy to jest prawda, czy nie? O tym wszystkim opowiem wam. Mimo młodego wieku, jeden z nestorów polskiego hip-hopu, numer raz. Zapraszam bardzo serdecznie. Wielkie brawa! Idzie! Jo, jo, jo! Dziękuję, daję to trzeba. Wziąłeś? Tego, ja byłem ostatnio na koncercie hip-hopowym, no. Gdzie się witali tak. Betułeczka. I tak. Prosto. Co to znaczy? Tak i tak. Prawdziwy szacunek. Tak? Prosto. Prawdziwe ziemie tak się witają. Naprawdę? To jeszcze raz. Numer raz! Brawo! Dobrze. No, słuchaj, jest szansa, że niedługo będziesz pedagogiem, będziesz uczył dzieciaki. No. Przekażmy zatem ten znak pokoju społeczeństwu. Niech każdy z was powita się z swoim sąsiadem tak, jak my się witamy. 3, 4, no. Proszę, proszę. No proszę bardzo. 3, 4, no. Tak i tak. A ty co? Nie lubisz swojego kumpla? Tak, ty, tak. Nie to szanujesz. Mój człowiek, on to wszystko zna, to mój człowiek. To twój człowiek? To jest DJ Zero, prosto, że tak. Niestety nie mógł się tu znaleźć, bo wiesz, to jest ustalenia. Trochę zero, tak. I tak dalej. Numer raz. Powiedz mi, jak to jest? Czy ławka, ta symboliczna ławka, która jest na płycie Warszawski Deszcz, pusta... To ona nie jest pusta, dlaczego ona jest pusta? No ona, zobacz, no trzy... Pełna. Jest tu trzech nas siedzi na dodatek, a nie dwóch. A nie tu? Ale jesteś... to jest pusta, bo to jest przygotowanie pod moją płytę, już ja tam usiądę. Ale jest pomalowana na zielono, jest inna. Zupełnie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ta ławka jest pusta, ustalmy. Jest pusta. Tak. Całkowicie. Tak. Powiedz mi, czy ławka rzeczywiście jest jakimś symbolem? W tej chwili już pytam bardzo serio. Numer raz. Ty jesteś ziomal, ja jesteś ziobal. Prawie te same osiedla, prawda? Ja jestem z centrum, ty jesteś bracie skąd? Mokotowa. No, kurna, no. Jo. No, no to bracie, prawie te same ławki. Czy ławka jest jakimś symbolem? Znaczy jest symbolem, bo ławka jest na każdym blokowisku, nie tylko jedna, jest ich zazwyczaj parę i na tych ławkach dzieje się życie tak zwane kulturalno-osiedlowe. Aha. Siadające ziomy, albo piją wino, albo robią coś innego, albo siedzą i rapują po prostu. Czyli ławka jest takim naturalnym, przyrodzonym miejscem, w którym dobrze się czujesz? Dokładnie tak, no. Akurat u mnie na osiedlu mieszkam, wychowałem się na takim osiedlu na Mokotowie. Że to skórzane ławki. Nie, nie skórzane ławki. Skórzane, tak dmuchane, ocieplane ławki. Przydałyby się, co prawda. Są teraz ocieplane przystanki i ogrzewane, ale akurat u mnie na osiedlu takich ławek nie ma. Natomiast u mnie na osiedlu jest dużo pozytywnych wibracji, jest dużo zieleni. I że tak powiem, te ławki wtapiają się tam. Mówiąc o dużej ilości zieleni, nie mówisz o... Nie, mówię o na przykład Parku Kulikarnia, gdzie mieszkam blisko, o Stadionie Warszawianki, o Parku Wodnym. A jak się czujesz na takiej ławce, jak moja? Bo tutaj byli chłopcy z 1.8L, powiedzieli, fajne ławki macie. Fajna ławka. Jakbyście się odwrócili, to byśmy wam skubnęli. Nie, no akurat na drugiej płycie, na pierwszej swojej solowej płycie Teda siedział na takiej ławce w Sport. Tak, zrobił taka przenośnia, prawda, tutaj na takiej, on już na następne siedział na Ale ja pomyślałem sobie, że jednak dobrze by było, żeby duch naszej rozmowy odbywał się w duchu takiego prawdziwego reality ławkowego show i postanowiłem zamienić tę ławkę na prawdziwą. Dobra? Panieczku, prosimy o ławkę. Prosimy. To nie chodzi o sobie. Tam nie, no weź. Poczekaj, panowie wezmą tę ławkę. Dobra. No nie, to jest niespodzianka. A my będziemy robili tutaj, wiesz.
Panietku, prosimy bardziej o ławkę dla ziomala. Panietku, manie. Brawo! No, nie ma dobra. Panietku, panietku, dzięki. Spoko, ziom. Żeby nie było, nie? Proste. Proste. No dokładnie, tak. Nie, ale poczekaj, co się robi na takiej ławce? Siedzi się. Siedzi się i rozmawia o życiu. Albo rozmyśla. A jak na przykład siedzisz i rozmyślasz, to jak tak. wyglądasz? Wyluzowany całkowicie, mam taką ławkę przed blokiem. Tutaj jest właśnie, to jest ta ławka. Tak. Tylko że stoi po drugiej stronie, ponieważ chciałem to zrobić przed klatką, ale niestety pani dozorczyni, którą pozdrawiam serdecznie, wyłączała mi prąd co chwilę z kontaktu. Nie mogliśmy zrobić zdjęcia na płytę. To była elektryczna ławka? Elektryczna ławka, widzisz jak się świeci? Dzielę, to jest dobre. Błyszczy się, trawa tak taki ławka, było, wibrator, siedzisz i... No, dokładnie. Także to jest akurat przed moim blokiem i tylko z drugiej strony. Ogólnie moja ulubiona ławka, no. Dobra, słuchaj, dobra, numer raz. Okej. Powstała fundacja, w którą zostałeś nie tyle wkręcony, co stałeś się jej animatorem. Fundacja Spoko Dzieciak. Dokładnie tak. Mógłbyś powiedzieć, o co chodzi? Bo ja trochę nie łykam, jak siedzi przede mną ziom z ławki, wyluzowany facet, który nagrywa mocno wyluzowane płyty i nagle mówi, a teraz będę uczył wasze dzieci, jak mądrze żyć. No to właśnie nie chodzi o naukę, bo ja nie zamierzam nauczać, prawda? No. Że tak powiem, u mnie wszystko się to wzięło z doświadczenia i z jakiejś tam pracy, którą udało mi się zrobić przez te lata i muzyczną i inną również. Mhm. A tutaj akurat był taki projekt, że z moim kolegą Piotrem Turkiem z firmy Knockout Squad stwierdziliśmy, że coś takiego jest potrzebne. Poza tym nie było czegoś takiego wcześniej, aż na taką skalę, jak my chcemy zrobić. No i przede wszystkim ale jest to... Ale co chcecie? Co chcecie poszukiwanie młodych talentów. Przede wszystkim wyciąganie młodych talentów z różnych miast, bądź też czy z większych, czy z mniejszych, czy ze wsi, czy z miasteczek, bo wiadomo, ale że... Ale będziesz jechał do wsi, tak? Czy jest tu jakiś młody talent? Dokładnie tak. Nauczę go skręcać jointy. Nie na takiej zasadzie, nie, no z tymi jointami to nie przesadzaj, bo to trzeba rozgraniczyć pewne sprawy, prawda? To jest zupełnie co innego, ale poczekaj, bo z tego co wiem, to waszą ideą jest, żeby wyciągać ludzi właśnie z ławek, z blokowisk, dokładnie tak. Z jakichś gangsterskich układów. Dokładnie tak. Ja jestem absolutnie bacznym obserwatorem i sympatykiem środowiska polskiego hip-hopowego. Niektórzy mnie lubią z tego powodu, niektórzy mnie nie lubią, ich wybór. Ale czy nie uważasz, że to środowisko dlatego jest atrakcyjne dla młodych ludzi, że jest niepokorne, aroganckie, agresywne, hedonistyczne, że na tych klipach te dziewczyny, wiesz, te kradzione fury, te bikini... To w jakichś klipach, chyba u Donia albo u Asetów. Albo co ty? Ja nie mam takich klipów w ogóle. No ale takie klipy funkcjonują w mediach. Tak funkcjonują, się... no bo... Masa takich klipów tworzy stereotyp, że ty tam wyjdziesz do garderoba, tam dziewczyny w bikini, kradziona fura. No widzisz, no taki stereotyp się stworzył i stworzył masz się... Masz dziewczynę z bikini? Przez... Nie, mam całkowicie normalną dziewczynę. No nie pozwalasz swojej dziewczynie chodzić w bikini? Nie, nawet nie lubi za bardzo, wiesz. Lubi takie wielkie majciochy, tak? Dokładnie. Tak. Jak się rozbierze, to w pasie jest opalona. Też bez przesady, no. Wszystko, że tak powiem, musi być... No dobrze. Czyli rozumiem, że środowisko hip-hopowe, mówiąc językiem prostym, bo pamiętaj, że ogląda nas mnóstwo ludzi, którzy są, ja to często podkreślam, zakładnikami stereotypów. Mm-hmm. Nie każdy artysta hip-hopowy jara, no, nie każdy artysta hip-hopowy lubi seksistowskie klipy. Dokładnie tak. Gorącą, kradzioną furę, którą właśnie wczoraj wziął od sąsiada, tylko że sąsiad o tym nie wie, bo jest na wakacjach. Rozumiem. Nie, no, tak jest, bo media ogólnie wiesz co, tak naprawdę to się sprzedaje, nie? I to... Aha. Skandal i przegięcie. Dużo hip-hopowców to idzie, ponieważ takie rzeczy to są wypromowane rzeczy już w Stanach i tak jakby można to przełożyć do nas, ale niekoniecznie, no bo mówię, u nas są inne realia, no. Aha. Ja wolę robić to, co jest w naszych realiach, niż sobie wymyślać tam i... Czyli rozumiem, że polscy hip-hopowcy dlatego próbują się rysować i przerysowywać na takich właśnie wyluzowanych, złoto, nigger, tu jaranie, skręcanie, bo co, bo to jest fajne, tak? Bo dzieciaki fajne. Lubią takich dokładnie zbuntowanych, tak. To, wiesz, to zwraca uwagę, no masz na szyi ogromny blink. Kurde, zna jakimś tam dziwnym napisem, no nie mówię o znaczku Volkswagena, co kiedyś się nosiło, tylko jakieś tam teraz sobie robią, to wszystkie inne. Robert Leszczyński nosi taki znaczek Hyundai duży. No, na przykład, prawda? W każdym razie to rzuca się w oczy, prawda? Widać na teledysku piękną, bądź też czasami niepiękną, tańczącą półnagą dziewczynę. No więc zauważyłeś, że polskie dziewczyny, pewnie też widzieliście, że tam występują takie, mają takie kurde jedyneczki, nie? No, dokładnie. W ogóle takie piersi, że nie wiadomo, czy to plecy, czy przód, i one tam tak próbują, jak murzynki, wiesz? Zanim ona sobie rozwibruje, to po prostu godzinę musi kręcić, wiesz? To jest laryngolog potrzebny. One zamiast bikini powinny mieć takie dwie lupy tutaj. No dokładnie tak, no i dlatego... To jest śmieszne. Ludzie nie dojrzeli jeszcze do tego tak naprawdę i moim zdaniem nie dojrzeją, ponieważ mówię, to jest Polska cały czas, no. I to takie hej, to jest już tylko zajawka koncertowa, tylko i wyłącznie, no. To się krzyczy na koncertach.
takie okrzyki, hej, hej. A na przykład, bo ciągle mi to, czy na przykład murzyni podobno mówią o swoich dziewczynach, że to jest bitch. No, moja bitch. Dokładnie, czyli tak zwana suka. Tak zwana suka, czyli prawda, zostało to wypromowane u nas w Polsce przez zespół Acetaholics. I to też się przyjmuje? A nie przyjęło się? To, no, a przez ile czasu leciały suczki? To co, rozumiem, że jak ja wezmę swoją dziewczynę, pójdę do mojej mamy, mama, to jest moja suka? No widzisz, masz jakieś, tak powiem... Jak masz swoje dziewczynę na imię? Ewa. I przedstawiłeś moja suka, Ewa. No nie, wiesz co, bo to... Chodzi z nią do weterynarza? Ja bym tego nigdy nie zrobił, no. Ja bym tego nigdy nie zrobił, ale... To jest chore, to jest prowincjonalne. No jest, no dlatego, prawda, WLKP i, że tak powiem, Acetaholics, no, widocznie taki styl reprezentują, no i nazywają swoje dziewczyny czy swoje kobiety suczkami. A powiedz mi, czy to nie jest trochę tak, jesteś facetem związanym z hip-hopem od 93? No. Jak nie wcześniej. Czy to nie jest trochę tak, że wy, jako środowisko, błąkacie się? Bo z jednej strony tak, artyści występują przed papieżem. Z drugiej strony jakiś zespół, tudzież grupa zespołów śpiewa dekalog. Mm-hmm. Rozumiesz? No jak wygląda facet, nie pożądaj żony bliźniego swego, a tam potem, wiesz, jedzie. No wiemy, jedzie, prawda, w garderobie, no przecież wiemy, jakie są realia, dokładnie, to w tych wszystkich pismach czyta, tak, nie? Wszystko. Albo nie kradnij, nie kradnij, jumane buty, nie kradnij, nie kradnij. To jest jakaś choroba, nie uważasz? Co byś, czy wy chcecie być społecznikami, co ty by Arkę Noego hip-hopową nie, chcecie no, założyć? To, tak naprawdę chodzi o to, że to są naprawdę ludzie, którzy... Pewnie się nawrócili, prawda? Mieli jakieś tam swoje złe przeżycia w życiu, nawrócili się i teraz robią coś takiego i oni, wiesz, nie muszą rapować, prawda, wszystkich przykazań i tak dalej. Oni przekazują prawdę od Boga, tak jak Arkanego śpiewa piosenki z dziećmi. Oni sobie wymyślili coś takiego i taki przekaz też jest pozytywny, ponieważ niektórym ludziom, którym na przykład brak Boga, którzy ewentualnie, prawda, mają słabą wiarę, usłyszą taki kawałek, a wiele jest ludzi podatnych na rap w tej chwili i słyszy to, co oni rapują i mówią, o, ja będę taki jak oni, też się zmienię i będę rapował, albo nie wiem, no, zwrócę się ku Bogu, prawda? I to jest też fajne. Dobrze, ale numer raz, kurwa, jak ty masz na imię? Michał. Misie. Jo, nie, ci będę mówił numer raz, no. Michał, mogę mówić Michał? Mów Michał, jak niech ci będzie. Słuchajcie, wiesz, trzeba mówić, że jestem numer dwa. No, no tak, no. Wielkie jo, rozumiesz, duże B, tak. Małe pierdnięcie, no nie wiem, no nie, mała sarna, wiesz, no mi, te wasze pseudonimy przypominają opowieści o Winnetu. Jezus Maria. Wyobraź sobie, że masz córkę, nie ze swoim bratem, tylko po prostu masz córkę z mężem. Czy by powierzyły ci dziecko? Bo ja rozumiem, że twoja filozofia polega na tym, że zgłoszą się na waszą stronę internetową jakieś dzieciaki i wy im pomożecie nagrywać płyty. Pokażecie im, jak to się robi. Wiesz co, nie, to nawet nie chodzi o płyty, bo to nie chodzi dokładnie o muzykę. To jest, będzie podzielone na parę, tak powiem, takich rozdziałów, gdzie będzie muzyka, gdzie będzie fotografia, gdzie będzie praca z kamerą, gdzie będzie taniec, śpiew, prawda, nauka gra na instrumentach. Wszystkich tych ludzi mamy tak jakby w tej fundacji. Ty chcesz ludzi uczyć śpiewu? Ja nie. No mam nadzieję. Ja nie umiem śpiewać tak naprawdę, ja umiem rapować, ja mogę tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o jakieś techniczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o rapowanie. Mhm. A śpiewanie będzie Sisters, no, które też są w tej fundacji i które na pewno wykazują inicjatywę wielką. Sisters super, to jest na pewno autorytet, bo zespół dzisiaj mocno znany. Dokładnie tak, jest Sisters, jest na przykład reżyserka polskich teledysków Joanna Rechnio, która zrobiła mi jeden klip, jest również dyrektorka Vivy Monika Omen. Znamy. Jest Respekt zespół Morwła. No, jeszcze parę osób się dołącza, jest Kuba Perzyna, który animuje od, nie wiem, od lat 90. deskorolkę w Polsce i robi filmy, coraz bardziej się, że tak powiem, to wszystko sobie powiększa cały swój biznes i robienia filmów i wydania gazety i teraz sklep swój ma. On powiedział, że też w to wejdzie. A co ja mógłbym robić? Na przykład, co ja mógłbym uczyć młodych ludzi na przykład? Nie wiem, jesteś złym człowiekiem przecież, tak? A, głupie pytanie, głupia odpowiedź. Słuchajcie, mam takie pytanie, poważnie. Jesteście parą? Nie. No ale jesteście chłopakiem, dziewczyną, moglibyście mieć dzieci. Nie, rodzeństwo to lepiej nie. Jezus Maria. Wyobraź sobie, że masz córkę, nie ze swoim bratem, tylko po prostu masz córkę z mężem. I wyobraź sobie, że mama przychodzi córeczka, nie? Jak mogłaby mieć na imię twoja córka? Bożena? Może być. Bożena, nie? Bożena może być, nie? I mówi tak, mama, zobacz, jest taki pan na osiedlu, chce mnie nauczyć śpiewać. Puściłabyś? Oczywiście. Dlaczego nie kochasz swojej córki? Bo jeszcze jej nie mam. A jak ona by ci przyszła w takich spodniach, jakby tutaj się za przeproszeniem kupy nawaliła? Jakby się jej to podobało, czemu nie? A jakby on powiedział, mama, umiem już 30 sekund rolować jointa. Fajnie. Przepraszam. Dziewczyny, jakbyście razem miały dziecko, przypuśćmy, to jest teraz można. Ale to no tak. Boże, jesteście lesbijkami. Widziałeś? Lesbijki! Nie. Wyobraźcie, że adoptujecie dziecko, prawda? Mm-hmm. I ono przychodzi i mówi tak, mamo, mój nowy pan od przysposobienia obronnego, od wychowania puściłybyście dziecko? Tylko tak serio? Chyba tak. Ale dlaczego?
No nie wygląda groźnie. Ziom, wyglądasz dosyć podle. Nie, ale chodzi o to, że ten facet może być po prostu takim złym towarzystwem. Bad company. Nie wydaje się zły, na pewno wszystko byłoby dobrze. Myślę, że nie. Czyli możemy powiedzieć, że w towarzystwie, że u mniejszości seksualnych on ma poparcie. Tak, tak, dobra. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję, dziękuję. Wielkie brawa dla koleżanek. Słuchaj, jak ty robisz pierwsza linia. Jak widzisz, u mnie w programie nikt się nie wstydzi miłości. Prost, to piękne. Ziomy, jestem z wami. Byście szukały trzeciego do... Za tymi ryjami wieczorem. Dobrze. Gdzie was można znaleźć? Tak, że wyobraź sobie, że w tej chwili co drugi rodzic mówi: nienawidzę swojego syna, dam mu. Niech go wyprostuje. Że na przykład mają krąbrne dzieci, Aha. Nieposłuszne dzieci, wiesz, dzieci, które zachowują się dziwnie. Pomyślą, a może to jest właśnie, przepraszam za to słowo, Michał, Autorytet może. Może, kurde, a może. Gdzie można cię znaleźć? Gdzie można was znaleźć? Przede wszystkim strona www.spokodzieciak.org, na którą zapraszam. No ale poczekaj, jeżeli ktoś mieszka w miejscowości, gdzie ostatni telefon miał sołtys, ale go zamknęli, i nie ma tam internetu, no to co? Gdzie ma pojechać? To musi poczekać niestety, no. Albo przyjechać do Warszawy, albo poczekać na nas, aż my tam dojedziemy, no. Wiadomo, że to będziecie jeździć po Polsce? Tak, prawda? To nie będzie przez pół roku, czy tam przez rok, wszystko... Mamy jakieś tam plany, które dotyczą na początku głównie działania w Warszawie, ponieważ ani nie mamy tylu ludzi w różnych miastach, żeby jakoś to tam, prawda, animować gdzie indziej. Aha. Na razie skupimy się na Warszawie i chcemy na pewno zrobić to dobrze w Warszawie. Będą zgłoszenia przyjmowane z całej Polski oczywiście, no, od tych ludzi, którzy nie będą mieli jak tego zrobić. A kto daje na to kasę? Nie moja sprawa. A jo, pierzecie kasę komuś. Bierzemy hajs, no normalnie, wiesz, brudną kasę tak zwaną. Orlen? PZU? Gruszka? Nie, mamy swoje źródła. Mamy swoje źródło. Ja się nie zajmuję tym, zajmuje się mój kolega. Nasze źródła sięgają Kolumbii. No, Kolumbia. Nie, no, ale stary, nie, poczekaj, to jest ważne pytanie. Po pierwsze, czy wy się nie chcecie wylansować w ten sposób? Ja już ci powiedziałem, że nie, tylko na odwrót. Ale ja nie wiem, czy ja ci mogę ufać, jo. Ale, no nie wiem, Kuba, no tak jak powiedziałeś, znasz mnie już od jakiegoś czasu, wiesz co zrobiłem. Sisters tak samo, nie są już osobami nieznanymi. Mm-hmm. Tak samo zespół Morwoła, czy tak samo... No ale skąd, ale czekaj, ale macie swoje źródła, no co to znaczy? Czy mam pilnować swojego auta? No pilnuj, możesz pilnować, mogę tam, wiesz... Powiedzieć komu... Dawaj tę tapicerkę, potrzebujemy na okładkę płyty. Nie no, przede wszystkim od sponsorów na pieniądze. Tak? Od ludzi chętnych, którzy... Ale sponsorzy, rozumiem, tacy, którzy mają zgłoszoną działalność... Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Wszystko będzie załatwione... A nie tacy, legalnie, tylko sponsorzy, tak. Co potrzeba? Co potrzeba? Rozumiesz, bo ja też... Nie. Nic z tych rzeczy, nie, na pewno. No, rozumiesz, wyjaśnijmy. Jest to działalność na tyle, ma być dobra i dobra dla ludzi, i dobra dla nas, że na pewno nie będziemy w to żadnych brudnych interesów mieszać. No. Chcemy, żeby to było wszystko zrobione. Okej. Okay. Akurat. Dobrze, Michał, bardzo dziękuję za wizytę. Naprawdę, mnie się podoba ta akcja. Ja ci celowo zadawałem złośliwe, dręczące cię, molestujące, dotykające wręcz takie pytania z cyklu Andrzej S. Tak. Po to, żebyś miał świadomość, że mnóstwo waszych wrogów będzie wam zadawało takie pytania. Ja wiem, że lansunek, czy chcesz być po prostu, że kaska. A to już tak jest, to już tak jest. Jesteś tylko i wyłącznie, że tak powiem, no, potwierdzeniem tego, co myślałem, że jest takie pytanie zadać. Dlatego właśnie puentuję to w ten sposób, że trzymam kciuki, bo tak naprawdę jesteście dzisiaj najbardziej prężną, młodzieżową, fuck off, subkulturą czy kulturą. To już jest kwestia wyboru. Dokładnie. Ludzie, dzieciaki kupują wasze płyty, słuchają was. Wiesz co, a czy... Ty myślisz, że to ja, jak ja idę do domu, to ja wyglądam, ja się ubieram w takie ciuchy jak ty. Naprawdę. Spoko. Naprawdę. Teraz prawie wyglądasz tak jak ja, nie? Nie, zobacz, jeszcze tylko zobaczę. Tylko ta kurteczka taka trochę obcisła. Nie, gites? Dobra, okej. Okay. Kurteczka jest okej. Okay. Kurteczka jest okej, okay, bracie. Jeśli tu napiszę motherfucker, to od razu będę miał. Dobrze, słuchaj, chciałbym, żebyś... w ogóle ziom, ja ci dam, kurna, ziom, ja ci dam koszulkę. Nie wiem, czy kiedyś wystąpisz na koncercie z tą koszulką, bo cię mogą fani Norbiego albo tego, albo jak się nazywa ten, co tu był? Ten taka Mezo. Mezo. Zobacz, bracie, co masz na plecach. Zobacz, mam te koszulki. Mezo? Od tam Mezo, zobacz, ziom. O, kurde, blaszka, no świetnie. Wystąp w takiej koszulce, bracie, każdy murzyn od razu, bracie, będzie wiedział, że jesteś, bracie, kumpel wojewódzki. Okay, jo, ziom, to dla ciebie. Biorę. Słuchajcie, prezent. O, co jest jeszcze? Za chwilę. Mam dziewczyny. Co jest bardzo ważne, wy dziewczyny. Słuchajcie, od paru tygodni rozdajemy odtwarzacze MP3, Creative, dla was jeden. Mieszkacie razem, będziecie mieli wspólne dziecko, dobra? Dla was, bardzo proszę, naprawdę. Tylko nie sprzedawajcie tego, nie sprzedawajcie. Jo, ziom, jo, nie. Ty, Kuba, a nie masz większych? Jakie większe? Przecież to jest M-ka. Elka. To jest Elka. Czy ty jesteś bracie ziom, prawda mówiąc, jakbyś to zdjął, to wyglądasz jak... Ty. Czy się tak wąsko. Jak ja sobie wyobrażam ciebie w negliżu ziom, to ja widzę bracie orła cień, orła cień. Dobrze, słuchajcie, mamy też koszulki dla naszej widowni z takim
z takim nieskromnym napisem. No po prostu takie nam dano, no. Ja bardzo prosiłem, żeby napisane było Kamil Durczok, nie chcieli zrobić. To dla was. Mamy też płytę zespołu Pustki dla widzów. Znasz zespół Pustki? Nie znam. A chciałbyś? Chciałbym. No to sobie musisz od nich jakoś tam to świetnie, załatwić. Dobra. Wziął płytę. No obejrzę sobie. Nie, obejrzę. I słuchaj, oni za chwilę zagrają i mam, ty, Michał, mam taki żart, nie? Zobacz, no, zrobimy pustką żart, nie? No. Oni się nazywają Pustki. Niech oni zobaczą, jak to jest grać, jak jest pusta sala, nie? Słuchajcie, zróbmy tak, jak oni zaczną grać, to wy powolutku będziecie wychodzić, dobra? Niech taki powoli zaczynają, żeby... Okej, okay, ziomy, tak? Jesteśmy dogadani? Pustki. Także koszulki, słuchajcie, dla was. Kto ma ochotę, to sobie niech weźmie. Płyty też będą dla was. My powoli zapowiemy zespół i tak powoli, jak oni zaczynają grać, to wy się rozchodzicie, dobra? Jesteśmy dogadani? Dobra. Wszystkim, którzy w tym momencie włączyli nasz program, informujemy, że program powoli się kończy, niestety. Ty, słuchaj, słyszałem świetną definicję dzisiaj, jak jechałem, co to znaczy dobry seks. Dobry seks to jest taki seks, po którym nawet sąsiedzi palą papierosy. Czego ci życzę, ziom? Dzięki! Michał! Numer raz! Wielkie brawa! Dzień.